Witajcie przyjaciele, słuchajcie mnie. Jestem tutaj, żeby wam powiedzieć o najważniejszej rzeczy. O najważniejszej rzeczy dla każdego człowieka. Nazywam się Basia Rosłaniec i ponad 10 lat temu ja osobiście poznałam Jezusa Chrystusa. I dla wielu z was wydaje się to jakieś wyświechtane imię. Dlatego, że religia zrobiła z tego jakieś wyświechtane zjawisko. Jakiegoś dzidziusia, jakąś laleczkę. Ale ja osobiście poznałam Jezusa i to jest najpiękniejsza rzecz do mojego życia. To jest najważniejsza rzeczywistość w moim życiu. I kiedy przyszedł do mnie Jezus, całe moje życie się zmieniło. Ja zostałam uzdrowiona z depresji, zostałam uzdrowiona z pustki, bo ja kiedyś żyłam takim życiem, że ja ciągle za czymś goniłam. Ja bardzo chciałam znaleźć szczęście. Ja to szczęście szukałam. Ja go szukałam w pieniądzach, szukałam go w imprezowaniu, szukałam go w miłości. Ale okazuje się, że tam nie ma szczęścia. Tam nie można znaleźć żadnego szczęścia. I kiedy ja poznałam osobiście Jezusa Chrystusa, to okazało się, że poczułam głębokie szczęście, poczułam pokój z Bogiem. Człowieku, te słowa, co teraz mówię do ciebie, to są słowa życia. To są słowa życia. To jest ostatnia deska ratunku. Te słowa mają moc, aby zmienić twoje życie. Abyś nie musiał się flajać. Te słowa o Jezusie Chrystusie, to słowa życia. To jest ostatnia deska ratunku. To są słowa o pięknym, dobrym Bogu. Ten Bóg przyszedł na ziemię jako człowiek po to, abyś ty miał nowe życie. Po to, aby ciebie pojednać z Bogiem. Po to, abyś miał pokój w swoim sercu. Bo ja dzisiaj mogę powiedzieć, że ja mam pokój w swoim sercu z Bogiem. Ja jestem szczęśliwa. Jestem zaopatrzona. Mam takie szczęście, które nic w tym świecie nie może mi dać. Żadne zakupy, żadne wakacje, żadne imprezy, żadna ludzka miłość. Mam coś, co nic w tym świecie nie może mi dać. I jestem tutaj, żeby ci powiedzieć, że bez Jezusa masz problem. Masz problem, bo idziesz na zagładę. Idziesz na zagładę. Bez Jezusa masz tylko pustkę. Bez Jezusa masz tylko rzeczy, które cię uciekają. Co z tego, że pójdziesz na imprezę, ale następnego dnia budzisz się skacowany? Co z tego, że się zakochasz, ale potem ta osoba pójdzie z kimś innym? Nie ma nic w tym świecie, nie ma żadnej możliwości na żadną kotwicę. Ale jeżeli pojednasz się z Bogiem przez osobę Jezusa Chrystusa, to zasmakujesz nieba, zasmakujesz tego, że może być inaczej, możesz być szczęśliwy. I ja tak miałam. Kiedy ja poznałam osobiście Jezusa, stał się cud, zostałam uzdrowiona z głupiej pustki, z pustki, której nic nie umiało wypełnić, żadne imprezy, żadne wakacje, żadne doświadczenia w karierze, osiągnięcia w karierze. Niestety nic nie było w stanie tego wypełnić. Dlatego, że tą pustkę może wypełnić jedynie żywy Bóg. Żywy Bóg, nie żadna Boża z obrazka, nie żaden gość z katechezy czy z religii. To nie ten Jezus. Ja mówię o realnym, żywym Jezusie, który zmienił moje życie. I ja wołam teraz do ciebie, człowieku. Ja wołam do ciebie. To są najważniejsze słowa twojego życia. Nie przechodź obojętnie koło tych słów. Te słowa mogą uratować twoje życie. Te słowa to słowa życia. Te słowa to jest lekarstwo dla twojej duszy. To jest ocalenie. Bez Jezusa Chrystusa każdy człowiek jest oddzielony od Boga. Oddzielony od Boga na zawsze. Każdy człowiek nie zasmakuje nieba. kierunku. Nie masz innego pomocnika, nie masz innego przyjaciela. Tylko w Jezusie Chrystusie jest pomoc. Tylko w Jezusie Chrystusie jest prawdziwa, realna manifestacja Boga na ziemi. Tylko w Jezusie Chrystusie masz pojednanie, realne pojednanie z Bogiem. Jezus dla mnie nie jest żadnym... Jezus Chrystus jest więcej niż tylko jakiś gość z religii. Jezus Chrystus jest moim Zbawicielem i On może być Twoim Zbawicielem, może być Twoim wybawicielem. On może być Twoim lekarzem, bo On jest realny, On jest żywy. Jeżeli uwierzysz w sercu swoim, jeżeli otworzysz swoje serce do żywego Jezusa, jeżeli realnie zawołasz Go, jeżeli powiesz: Jezus, jeżeli ona mówi prawdę, to ja chcę Ciebie poznać. Jeżeli to jest prawda, jeżeli to jest prawda, że możesz mnie uzdrowić, jeżeli to jest prawda, że mnie wybawisz, jeżeli to jest prawda, że narodzę się na nowo, to ja chcę tego, ja chcę Ciebie poznać. Kochani, to jest największy skarb. To jest skarb. To jest skarb w życiu każdego człowieka. Dla mnie Jezus Chrystus to nie tylko Zbawiciel, to jest mój przyjaciel. Najlepszy przyjaciel. To jest moja kotwica. To jest moje życie, moja rzeczywistość. I życzę Ci, przyjacielu, żebyś skierował swoje serce na żywe